Ja tylko proszę pana dokument, dobrze? Już daję. Ja teraz oświadczam pani, że w dniu dzisiejszym poinformowałem panią świadomie jako ojciec, jedyny prawowity, który ratuje te dzieci, które przez sąd, przez 4 lata śledztwa mało powiedziane, ale ta pani tutaj, Małgorzata Kutkowska, była w psychiatryzacji z dziećmi, w którym ja tak samo chciałem być, ale ona była. Postanowienie sądu, całkowite odebranie praw. Ta kobieta miała iść do więzienia, ucieka do Polski, robi się jako panna, o czym wiecie, wie pani Mazur, która to zgłasza w pierwszy dzień, dzwoniąc do... Nie jest istotne, przepraszam, to nie jest istotne, jak oni ją poszukują. Pani mówi teraz, pani decyzja teraz, przed chwilą powiedziała pani, że panią to nie interesuje, to nie jest istotne. Ona popełniła przestępstwo jako panna bez zameldowania dzieci. Przepraszam bardzo. Może się pan odwołać pani... od wyroku, który nie. Pan otrzyma w dniu dzisiejszym, najpóźniej jutro. Wy wskazujecie teraz dzieci na śmierć, bo dzisiaj te dzieci, bo dzisiaj jest ostatni ich termin. Jak ja nie dostanę tych dzieci. Ale proszę pana, termin. Przepraszam. Ale muszę... Już. Proszę pana. I teraz policja, w środę była u mnie, policja z Włocławka, ja zaraz wytłumaczę, to jest nagrywane. Która mnie informuje, nie będę nagrywał twarzy, która mnie informuje, że... Niech pani się nie śmieje. Ale jeśli wie pani, jakie to jest przestępstwo? Wydane jest miliony euro. To słyszy pani, co mówię? Jestem świadomy tej całej sytuacji przez 9 lat. Co jest świadomy sędzia, który wydaje pierwszy wyrok w 2012 roku, przy 15 odpowiednich, uczciwych ludziach i Jugendamtu, który oświadczył, że ta matka już do końca życia zostanie w więzieniu i ta matka nie ma praw żadnych do tych dzieci. Ona wie o tym, dobrze, panie Krzysiu, jest świadoma tego, a wy teraz, dzisiaj, wy to zmieniacie. Co teraz? Policja nie, wczoraj dostała, a pan... ja nie krzyczę. Ja nie krzyczę i dobrze o tym wiesz. Teraz policja wczoraj, właśnie dostał wczoraj dopiero raport z Bydgoszczy i z Wrocławka od prokuratury. Natychmiast dzieci do pana Henryka. Panie Krzysiu, wczoraj... Pani ma obowiązek zadzwonić i się spytać, czy wczoraj było takie postanowienie, że pan komisarz potwierdził to do dwóch policjantów, którzy to zapisali, że tylko ojciec ma prawa i ojciec ma jutro prawo zabrać dzieci. Panie Krzysiu, pan wie, do widzenia. Do widzenia, pani prokurator. Ja wykonałem pani zadanie na pani polecenie i na polecenie pana Nachtwaj. Niestety ci ludzie, jak pani teraz to usłyszy, są świadomi całkowicie i przez te miesiące, co Niemcy im udowodnią z dowodów, akt, co codziennie podpisywała pani Szymborska, kłamając policję właśnie, to będzie udowodnione, jak wczoraj pan komisarz powiedział, że ci urzędnicy, że cały naród pluje na policję, bo jest niesprawiedliwa, okłamując dzisiaj tą policję, panią dyrektor szkoły, która jest świadkiem porwania moich dzieci, która mnie prosi, który Krys wzywa mnie o ratunek, pozwala mi jechać na ratunek dzieci. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.